i może tak przy tym także oczywiście wrócić do swoich kompanów. A że pamiętamy też o wyprodukowanym nowym grancie, możemy go właśnie rzeczywiście ożywić. Dajmy mu kaczkę, dajmy chodzik i jedynkę. Więc co teraz? Pewnie myślicie. Mamy właśnie taką już gromadkę. Każdy gracz ma inną broń. Więc wszystkie granty oprócz granta z rękawicami muszą teraz wejść na te tutaj fioletowe przyciski. Jako pierwszy przechodzi grant z łopatą. On może, jak widzicie, zakopać te wszystkie dziury i ułatwić, a właściwie utworzyć się drogę do tych przycisków dla pozostałych grantów. Mam na myśli oczywiście te przyciski tutaj na dole. Tak, zakopcie każdą dziurę. Trzeba tak przejść właśnie po linii prostej, z dala od statku kosmicznego. O, które nie boimy się wejść, tutaj jest jeszcze poza zasięgiem statku. Niby część nas została oświetlona, jak widzieliście, ale jesteśmy niezagrożeni. Okej, za chwilę wrócimy na górę, bo widzicie, to pole jest niebezpieczne. I zakopujemy więcej dziur. No, w zasadzie to nie wiem, po co zakopywałem te dwie dziury tutaj. Nie będziemy przez nie przechodzić. No, więc te dwie sobie doduję. I czekam w tej chwili na jednym z fioletowych przycisków. Kolejny niech idzie grant może z kaczką. No jak wspominałem, wszystkie granty oprócz granta z rękawicami tędy będą przechodzić. I teraz nie tylko pozbędziemy się tych wszystkich kul, które tutaj się toczyły. Nie tylko to. Zobaczcie, że obniżyły się wszystkie piramidy tutaj. A za nimi co? Kałuże gór. A po środku, zgadnijcie co to jest, czy pamiętacie może? To był zwój odpowiedzialny za zmartwychwstań. Czyli te wszystkie 10 kałuż zmieni się w granty. A tutaj? Jeszcze coś. Narzędzia i zabawki. Mnóstwo narzędzi i zabawek. A właściwie po 10 tego i 10 tego, jak się dobrze liczę. No więc... ożywmy ich! Tak, właśnie weźmy zwój. Zastąpimy go właśnie za jojo. Go wymienimy. Więc dlatego polecałem Grantowi z rękawicami dać jojo, który jest, jak wiemy, najsłabszą zabawką. I właśnie powstała nam potężna armia. I teraz szczerze jest taki moment, kiedy znowu wszystko będzie się dłużyć, więc powoli opowiem, co mam zamiar teraz zrobić. Widzicie te wszystkie kryształki? Pod każdym z tych kryształków kryje się beczka z Apkoli. Dajcie beczkę każdemu grantowi, który nie ma, nie jest w pełni zdrowy. Nie ma całkowicie uzupełnionego zdrowia. I oczywiście każdemu grantowi, który nie ma broni, dajcie oczywiście jedno narzędzie i jedną zabawkę. Znaczy ja oczywiście z zabawek nie będę korzystał i tak dalej. Ale wiecie o co chodzi. Tak, te granty przejdą przez te piramidy. Jak mówię, zbiorą zapkole, zbiorą narzędzie, no zabawkę mogą zebrać i wszystkie będą kierowały się do tego checkpointa. A wiecie po co? Bo czeka nas ogromna bitwa. 15
na 15. I to jest właśnie zdecydowanie jeden z najtrudniejszych momentów w tej grze. Tuż ci wszyscy strażnicy czekają tuż przed królem. Więc jak mówię, muszę tutaj przerwać, bo ten moment by się dłużył, to przechodzenie tych wszystkich grantów, ustawianie ich i tak dalej. Po prostu muszę przerwać. Więc zapraszam na następną, no prawdopodobnie już ostatnią część grantów i ostatni, no film z tej serii, tak się okaże. No więc, co się stanie? Co to będzie? Hej, właśnie wróciłem i obadajcie ten widok. Coś niezwykłego. Taka armia przeciwko ich armii. To będzie epicka bitwa. Ale czy coś wam wszystkim czegoś wam nie brakuje? To pole. Dlaczego jest puste? Kogo to brakuje? Odpowiedź ukrywa się tutaj. Ten grant z hełmem ze spluwą. On, wyobraźcie sobie, przyda się jeszcze przed walką. W jaki sposób? Granty, tutaj widzicie punkt, z którego możemy strzelić. Grantów z łopatą i ze skrzydłami. Tak, tą dwójkę możemy zastrzelić. Widzicie? Więc zabijając ich obu, możemy zyskać przewagę.